poprzednim odcinku. Nie wiem, jak to się stało, ale jeden został. Musi być wyjątkowo potężny. I obchodzi mnie jakiś trzeci demon. Macie kurwa, Batman! Co tu? Zielony Jastrząb. Udaj się do gadającego lasu. Oni ci pomogą. Oni? Oni? Czyli kto? To gdzie dokładnie jedziemy? Mój stary znajomy wskazał mi miejsce, w którym wzmocnię swoje wnętrze. Masz depresję? Co? Nie! Nie mam wystarczająco siły, by zwalczyć demona u pewnej młodej dziewczyny. Znowu naciągasz ludzi na hajs. To już nie te czasy, Dipki. Z roku na rok sytuacja się robi coraz bardziej poważna. Opętań jest więcej niż kiedykolwiek. Powołano zostały specjalne grupy egzorcystów. Może tego nie widzisz tak na co dzień, bo nie gadają o tym w telewizji. Ale wiem to z obserwacji. Skąd pochodzą te całe opętania? Nie wiem, ale im więcej, tym lepiej. Każde zlecenie to pieniążki, a ja lubię pieniążki. I gorące tyłeczki, nie zapominaj. Trochę przystopowałem. Teraz spotykam się tylko z Tatianą. Czy to miłość? No w sumie dzień w dzień bzykamy się po hotelach. No to miłość na całego. Aha. Szkoda, że już nie masz kontaktu z Kulonem. Półtora roku temu się urwał, jak się wyprowadził od nas. To lipa. O, według współrzędnych, który dostałem, to jesteśmy na miejscu. Wygląda jak jakaś zagadka. Idziemy tam. Już idę! Witajcie, moje ciasteczka! Co tacy zszokowani? Zapraszam! Pójdziemy do recepcji. Wybierzecie sobie po jednej, może po dwie, z moich najlepszych panienek. Panowie, pierwszy raz u nas? Panienkę? Proboszczu, gdzie my jesteśmy? Jesteście w niebie, panowie. To są moje najlepsze kobietki. A ta gruba co tu robi? Gruba, ale działa cuda. Nie mam pojęcia, co ksiądz Mateusz miał na myśli, sprowadzając mnie tutaj. Oj, kochaniutki. Księża są w większości naszymi stałymi klientami. Proboszczu, nie wiem jak ty, ale ja bym z tą grubaską spróbował. Czekaj! Tu jest gadający las? Tutaj i 2 kilometry dalej drogą. 2 burdele obok siebie? Tam dalej nie wiem co jest. Nie narzekam na brak zainteresowania. Więc nawet jeśli to licha konkurencja. To czemu macie taką nazwę? Ponieważ moje kobiety dadzą ci taką rozkosz, że twój pień zacznie z rozkoszy recytować inwokacje Mickiewicza. Wow, inwokacje? Może w końcu się nauczę. To jedziemy dalej. Chodź, Dipki. Co? Proboszczu. Może to jednak tutaj? Jak tam nic nie będzie, to wrócimy tu i we dwóch weźmiemy w obroty tą grubaskę. Samochód zostawimy tutaj. Rozejrzymy się dokładnie po drodze. Oh yeah. Tak! Spacer po lesie z proboszczem. Kolejne przygody czekają na nas na każdym kroku. Zwykle dzieciaki nie cieszą się, jak są sam na sam z księdzem w lesie. Dzieciaki? Ja mam 18 lat. Tak? To ile już panienek zaliczyłeś? Ja? No... z kilka i... Ale ściemę walisz! Nie kłamie! To dlatego tak chciałeś zostać w tym burdelu! Nie dlatego! Nie zanurzyłeś kiełbachy w musztardzie? Nie zanurzyłem kiełbachy w musztardzie. No to widzisz, jesteś dzieciak. Nie liczy się, czy masz 18 czy 20 lat, lub nawet 40. Zostajesz dorosłym dopiero wtedy, jak wytarmosisz pierwszą brochę. Ja to zrobiłem w wieku 13 lat, to mój ojciec wyprawił mi 18. Dawali mi na legalu alkohol i papierosy.
ale rozpiłem wtedy kolegów. 18 w wieku 13 lat? To jest chore. Ach, i ta moja pierwsza kobietka miała wtedy 21 lat, a jej cipka była słodka jak cukiereczek. Ja niedługo na kogoś trafię. Jak będziesz czekać, to się nie doczekasz. Musisz wywęszyć cipkę. Masz być samcem alfa. Mama ci cipki na obiad nie poda. Przepraszam panu. Już myślałem, że nikogo nie znajdę. Zabłądziłem w tym lesie i w zasadzie nawet nie wiem, jak tu się znalazłem. A po co ci łopata? Trzymałem ją, jak już się obudziłem. Jakiś pojebus z wariatkowa. Zaraz nas zajebie i zakopie tą łopatą. Może cały czas nas śledził. My idziemy w głąb lasu. Jak pójdziesz w drugą stronę, to z niego wyjdziesz. Boję się, że znów zabłądzę. Pójdę z wami, panowie. Chyba nie będzie problemu. W sumie łopaty już nie ma. Ale może ma kosę. Bo my się boimy, że nas zabijesz. Ja? Ależ skąd? Nie jestem psych... Wypierdalaj! Im bardziej chcesz iść z nami, tym bardziej jest to podejrzane. Do tego jesteś sam w środku lasu z łopatą. Chcesz nas zabić! Ale ja naprawdę nie wiem, dlaczego tu jestem. Błądzę już tutaj z 2 godziny i nie chcę kolejnych godzin. Uważaj, koleś. Proboszcz zabił już niejednego. Rzuć broń, czarnuchu. Czarnuchu? Jakiś taki inny się zrobił. Nazywam się Roberto. Ten, co był przed chwilą, to Bartek. Jestem jego drugą osobowością. Tą właściwą. Czyli to ty go tu ściągnąłeś? Chowałem zwłoki. Zawsze tu chowam, bo nikt tędy nie chodzi. Jak Bartek ma problem, to się pojawiam i go rozwiązuję. Wow! Jesteś jego takim dobrym duszkiem. Ale fajnie. Musimy jednak pójść przelecieć tą grubaskę. Tak, żebyś wydoroślał. W tym lesie ma panować spokój i cisza. O kurwa, gadające drzewo! Robi się coraz bardziej pojebana akcja.